Lech Gorczak dla portalu Fight24 i SFD.pl. Po czwartej gali MMA Exclusive Night Wasilkowie Leszek. Pracowity dzień wczoraj miałeś, prawda? No, bardzo pracowity dzień. Wiadomo, że gala to jest przedsięwzięcie, które trzeba przygotowywać nawet do 3 miesięcy z moją grupą promocyjną. No ale udało się wszystko dzięki, mówię, mrówczej pracy moich ludzi zamknąć całe to wydarzenie. Pozytywnie oczywiście. Ci, co przyszli, kibice, bo nie do końca byli przekonani do MMA, bo takich jeszcze na Podlasiu mamy, ten sport ciągle tutaj się rozwija, to mogę powiedzieć, że na pewno byli zadowoleni. Walki stały na dobrym poziomie, chociaż oceniam pod względem sportowym zróżnicowanie duże w umiejętnościach zawodników. Niemniej jednak te walki, które były, że tak powiem, najważniejsze dla nas, dla Podlasian, dla Unii Sportów Walki M, naprawdę były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnę, walka Dawida Gryca, walka Macieja Grzegorzewskiego. Są to zawodnicy z naszego teamu Unii Sportów Walki M. Natomiast pozostałe walki, walka kobiet, no troszeczkę liczyliśmy na dłuższą walkę. Spotkała się tam Basia Nalepka, którą ja promuję. Staram się jej pomagać i obiecałem, że to, co będę mógł dla niej zrobić, to jednak na tą wyższą poprzeczkę, no, że tak powiem, wznieść ją. No, Kasia Jakubczyk, wiadomo, jej przeciwniczka, zapaśniczka, głównie specjalistka od parteru, wyszła. No, wyszło jak wyszło. Basia bardzo szybko rozstrzygnęła walkę na swoją korzyść, tam nie pamiętam, 20 czy 22 sekunda. No, niemniej jednak nas to bardzo cieszy. I myślę, że to jest dobry prognostyk do promowania takich młodych talentów, typ jak Basia Nalepka w MMA oczywiście, jak Maciej Grzegorzewski z kolei w K1. No, Dawid Gryc, nie będę dużo tutaj komentował, dał z siebie wszystko. Dwie rundy były bardzo dobre w jego wykonaniu. Nawet udało mi się podejrzeć w kartę sędziowską tam zza pleców, to pierwszą rundę miał remisową, drugą miał wygraną. No, trzecia runda troszeczkę uważam zabrakło sił. Miał dosyć takiego mocnego Litwina, no ale zobaczymy, pomyślimy, przeanalizujemy, co dalej będzie z Dawidem. Niemniej jednak, mówię, tu na Podlasiu jest multum talentów. Wiadomo, sporty uderzane, stójkowe głównie, ale coraz więcej młodzieży garnie się do amatorskiego MMA, a wiadomo, że przez amatorskie MMA trzeba po prostu przejść, żeby coś zrobić profesjonalnie. Dlatego mówię, no, całość imprezy pod względem sportowym oceniam dobrze, natomiast organizacyjnie, no to była to nasza tak jakby jubileuszowa gala. Dziesiąta gala, także no doświadczenie. Nie można było się do czego przyczepić. Dokładnie, no to już mówię, nie mniej oceniać. Ja zawsze lubię słuchać kibiców, bo to jest nasza wykładnia naszej pracy. Bo jak zaczniemy siebie chwalić, to nic tego dobrego nie będzie. Niemniej jednak zawsze kibice nam sprzyjają, przychodzą licznie na nasze gale. No wiadomo, Podlasie z reguły kojarzy się dla wielu osób w kraju, no z czym? No z piłką nożną, Jagiellonia, Białystok, nie? A my po prostu... No mi się z Muay Thai kojarzy przede wszystkim. No mówię o tych kibicach niezwiązanych ze sportami walki. Natomiast dobrze, jak pan redaktor tu powiedział, Muay Thai, no miło, bo tradycje też są. Mamy Bartka Butwinę, mamy Patryka Beszteborowskiego, tak. Dobrze, tu się wtrącę, przepraszam, że się wtrącam. Właśnie dlaczego zdecydowałeś się promować jednak MMA na Podlasiu, a nie skorzystać już z tego gotowego Muay Thai, z tej sceny, która jest naprawdę jedną z najmocniejszych, jesteś jednym z najmocniejszych miast w Polsce, jeśli chodzi o Muay Thai. Dlaczego nie promować eventów stricte uderzanych? Ja powiem może tak, że to wynika głównie z moich, może tak można powiedzieć, nowych zainteresowań,
nowej styczności z MMA, bo ja już to na łamach różnych portali podkreślałem, że ja czasowo wyjechałem do Anglii, do Londynu. No ja całe życie te sporty uderzane trenowałem, ale tak troszeczkę przypadkowo trafiłem do szkoły londyńskiej MMA Spartan Valetudo, gdzie współwłaścicielem był Polak. Julek, pozdrawiam Ciebie serdecznie. I tam po prostu otworzono mi takie drzwi, gdzie ja mogłem sobie po zajęciach, po szkoleniach, bo tam też między innymi na szkolenie wyjechałem, trenować w tym klubie. No nie ukrywam, że moja znajomość MMA była zerowa w momencie, kiedy wchodziłem. No ale tam, tak jak w większości szkół w Polsce i na świecie, zajęcia są podzielone na parter, na stójkę i na miks, tak? Ja oczywiście w stójce dobrze tam się czułem. Oczywiście to były amatorskie zajęcia. Nawet z czarnoskórym tam zdarzyło mi się tam poszparować i nie przynieść wstydu zawodnikiem średniej klasy, że tak powiem. No ale zacząłem podpatrywać MMA. Był fachowiec od brazylijskiego jiu-jitsu, który był tak jakby protegowanym Romana Greco, byłego zawodnika też. Z kolei zajęcia z zapasów stylu wolnego prowadził któryś z chłopaków z Koszalina, który tam czasowo też pracował. Także bardzo fajnie to wyglądało, tak? I... Ale dlaczego MMA, a nie Muay Thai właśnie? To zainteresowania tylko i wyłącznie? No dlatego mówię, gdyby może nie ta styczność z MMA, może tak naprawdę nic nie było, ale naprawdę zobaczyłem, że to jest coś więcej ten sport, tak? Że tutaj tak jakby, no wiadomo, we wszystkich sportach walki jest determinacja, trzeba dać serce i tak dalej, ale w tym MMA zobaczyłem coś naprawdę więcej, coś co dla mnie do dzisiaj jest tak jakby nie wiadomo. Zacząłem poznawać to środowisko, ludzi, którzy ćwiczą. Zacząłem nawet, spotkałem się, miałem kilka spotkań z ludźmi, którzy gdzieś tam w piwnicy trenowali. Także naprawdę starałem się wgłębić w tą filozofię. Zacząłem ją rozumieć, zacząłem tych chłopaków po prostu rozumieć i myślę sobie, no tak, wracam do Polski, mam kilku kolegów, kilku biznesmenów, zaczynamy coś robić, tak? Dlaczego nie Muay Thai? No Muay Thai też, bo przykład tej gali wasilkowskiej jest taki, że my nie zamykamy się tylko na MMA. W naszej nazwie Unia Sportów Walki M, jak sama nazwa mówi, to jest unia wszystkich sportów, tak? Niemniej jednak z tytułu, mówię, już zaczętej pracy, jakichś tam malutkich osiągnięć, staramy się promować głównie MMA, a gościnnie zapraszamy też na nasze gale. Muay Thai, głównie IK1, czego wczorajsza gala była przykładem. Tak. No właśnie wczoraj zaskoczyła mnie wiadomość, czy z Patrykiem Besztą-Borowskim będzie walczył Artem Woskobolnikow, bardzo znany w Polsce zawodnik K1, Muay Thai. Skąd on w ogóle się wziął? Bo miałem przyjemność z nim chwilę porozmawiać po gali i on powiedział, że dopiero dzisiaj się dowiedział, że będzie walczył, znaczy w sobotę. Tak, oczywiście. No my staramy się nasze walki zabezpieczać profesjonalnie. W naszych przepisach jest taki punkt, że klub, który lub team, który wystawia zawodnika, jeżeli po prostu coś z zawodnikiem się dzieje, czy choroba, czy jakiś przypadek losowy, wtedy zadaniem klubu jest znalezienie, jak najszybsze znalezienie przeciwnika. Także tak jakby spoczywa to na klubie. W momencie, kiedy klub nie może, no wtedy my już na ostatni dzwonek, tak jak to się robi, staramy się załatwiać zawodników na telefon, ale tu tak jakby jest ten przedsionek, że klub mniej więcej musi zapewnić zawodnika o podobnych umiejętnościach. No i w przypadku Woskobornikowa, no powiem, że było to też dla mnie zaskoczenie, bo ja w tym samym dniu się dowiedziałem. Dzwoni do mnie trener Marcin Stankiewicz, bo tutejszy trener Muay Thai, i mówi, że z Alfitem rozmawiał, no nie znaleźli szybkie zastępstwo, Woskobornikow, nie? No i co my mieliśmy zrobić? A Artiom jest bardzo dobrym, klasowym zawodnikiem. Wiele lat w Polsce. Oczywiście, wiele lat w Polsce. Większość walk rozstrzygał na swoją korzyść. Między innymi Bartka Botwinę tutaj pokonał też kilka lat temu. No ja znam tego zawodnika z dobrej strony, nawet zastanawialiśmy się, czy nie promować jego, no ale wiadomo,
raczej promuje się naszych tutaj gospodarzy, Polaków i Podlasian. No i przyjęliśmy tą walkę, trener Stankiewicz się zgodził, Beszta Borowski również. No i myślę, że na tle umiejętności Artioma uważam, że bardzo dobrze wypadł Patryk i to cieszy, bo nie była to walka zawodowa, była to walka półprofesjonalna, tak. Także myślę, że Patryk jest młodym zawodnikiem perspektywicznym i ma jeszcze bardzo dużo przed sobą i takiego mieć asa jak Artiom Woskobornikow i pokazać w tej walce klasę, to ja uważam, to jest bardzo piękna sprawa. Na pewno to będzie cenne doświadczenie dla Patryka, ale przejdźmy teraz do walki wieczoru. W walce wieczoru była walka, ludzie mówili, że to będzie walka o Białystok. Rzeczywiście tak było z twojej oceny, bo według mnie to była bardzo najlepsza walka zdecydowanie tej gali. No ja muszę powiedzieć, no walka o Białystok, może o Białystok, walka o jakiś pas w Polsce, tak? Bo nasz pas Unisportu w walki w formule K1 nabiera mocy. My w dalszym ciągu staramy się, żeby ten poziom walk sportowych był coraz większy, no ale daleko nie musieliśmy szukać. Tutaj po prostu, tak jak to już podkreślała prasa i różne media, że tą walkę chcieliśmy wcześniej zorganizować, 2 lata temu. 2 razy ta walka była przekładana. Dlaczego? Dlatego, że no tam strony nie mogły się też dogadać za bardzo co do zasad, tak? Czarek Zugaj więcej występował jako zawodnik Muay Thai, czy w stylu też Shidokan. U nas jest to odłam Shidokai, tak? Białystok. Z kolei Maciej Grzegorzewski występuje, wiadomo, kickboxing K1. No ale fajnie, że wszystko udało się zorganizować. Oceniam tą walkę. No najlepsza walka, uważam, zasługiwała ta walka na walkę wieczoru, jeżeli chodzi o poziom zdecydowanie spełniła tak, oczekiwania. Jeżeli chodziło o poziom techniczny. No i wiadomo, w pełnym wymiarze czasowym walka na styku. Momentami właśnie Maciek Grzegorzewski jako strona atakująca, uważam, że trochę więcej trafiał. Z kolei Czarek więcej starał się klinczować, no nawyk z Muay Thai, no ale wiadomo, jeżeli leci grad ciosów, no to obrona, klincz, próbowanie uderzenia kolanem, bo łokcie, no wiadomo, zabronione były, no robił z Czarek co mógł, walka wyrównana, ale ze wskazaniem na Maćka, czego dowód, werdykt sędziów. Tyle z mojej strony. Dobrze, jeszcze tu jedno pytanie a propos Adama Jankowskiego, który tutaj jest zawodnikiem Zełku, studiował w Białymstoku, jest tam jakoś znany. Niestety walka nie rozstrzygnięta. Czy możemy się spodziewać rewanżu na kolejnej gali tutaj w Białymstoku pomiędzy Antkiem a Pawłem? A nie Antkiem, tylko Adamem. No ja ta walka, powiem, troszeczkę nas rozczarowała, ale czy rewanż? Na pewno będzie to zależało od litewskiej strony, bo my Adama Jankowskiego będziemy się też starali promować. Wywodzi się w zasadzie on z regionu tutaj naszego, tak jak pan redaktor wcześniej wspominał, Ełk Białystok, obecnie Warszawa. Klub S4 Warszawa, ale to nam nie przeszkadza. Wiemy, znamy jego możliwości, wiemy o jego osiągnięciach amatorskich. Bardzo poważny motyw w Jedwodao. Tak, na Mistrzostwa Świata kilka razy był. Tak, Mistrz Europy i tak dalej. Także potencjał w tym zawodniku jest naprawdę duży. Trzeba po prostu pomóc w promocji, w dobraniu odpowiednich przeciwników. I myślę, że Adam jeszcze pokaże w Polsce, co znaczy MMA z naszego regionu. Dobrze, a kiedy następna gala oczywiście? Bo Wasilków rozumiem, że za rok, ale wy macie na pewno w planach jeszcze galę w Białymstoku pod egidą profesjonalnej ligi MMA. Tak, oczywiście, tak jak wcześniej podkreślałem, mamy 3 gale w roku, 2 w oktagonie, 1 w ringu. Planujemy galę w ramach profesjonalnej ligi MMA w połowie czerwca. Jesteśmy w połowie, znaczy po wstępnych rozmowach. Na razie daty nie znamy jeszcze, chociaż czasu jest coraz mniej. Domyślam się, że Paweł Zalewski wystąpi w walce wieczoru. Tego nie mogę zdradzić jeszcze.
Natomiast pewniak, taka gala, która jest pewna, no to wiadomo, październik, też w ramach profesjonalnej ligi MMA, nasza największa gala tutaj w Białymstoku. I muszę powiedzieć, że mamy naprawdę niespodziankę tutaj, jeżeli chodzi o walkę wieczoru, ja już wcześniej wspominałem. Myślę, że wszystkie gale w Białymstoku, które były zorganizowane w ramach profesjonalnej ligi MMA, też nabierają mocy i myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, los nam troszeczkę pomoże, to no to walka, ta gala będzie odzwierciedleniem jeszcze wyższego poziomu. Profesjonalna liga MMA, którą stworzył Mirosław Okiński, my należymy do tej profesjonalnej ligi. Ona bardzo prężnie się rozwija, kilkanaście gal w roku, coraz lepsze walki. Z ostatniej chwili dowiedziałem się Miki Puchaka, kto interesuje się MMA, oczywiście to jest nazwisko z górnej puły, oczywiście z górnej puły europejskiej, nie tylko. Przygotowujemy, mówię, coraz lepsze walki i myślę, że niedługo ta różnica między KSW a profesjonalną ligą MMA, jeżeli chodzi o poziom sportowych, mam nadzieję, że nie będzie widoczna. A ten Białystok to trudny market do rozwoju sportu walki? Jak to wygląda w Twoim przypadku? Łatwo się organizuje takie gale, znajduje sponsorów, sprzedaje się miejsca na trybunach? Top secret. Top secret. Dobrze, w takim razie ostatnie pytanie. Kto pomagał tutaj w przygotowaniach, gdyż jedna osoba tego wszystkiego ogarnąć raczej nie może? No kto pomagał? Pomagała moja, znaczy pracowała moja grupa promocyjna. To jest grupa promocyjna, liczy 12 osób, tak? Każdy odpowiada za jakiś odcinek prac, ja to wszystko muszę koordynować, ale zawsze jakieś nowe doświadczenia, jakieś nowe nauki płyną, nowe nieprzewidziane sytuacje. Chcę podziękować tutaj głównie dla władz Urzędu Marszałkowskiego, dla gminy Wasilków, chodzi o ostatnią naszą galę, ale wszystkie gale, zarówno jak ta ostatnia Exclusive Night w Wasilkowie, jak i inne, nie byłyby możliwe bez moich kolegów, biznesmenów, którym bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich pozdrawiam, bez wyjątku, także trzymamy się razem, myślę, że będzie wszystko dobrze. Dziękuję bardzo, to był Lech Gorczak dla portalu Fight24 i SWT.pl. Dziękuję. Dziękuję bardzo.